Agnieszko, dziękuję ślicznie za tą przymiłą zapowiedź. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Emilia Kusion i dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami tym, w jaki sposób wykorzystaliśmy zdefiniowanie unikatowej propozycji sprzedaży, tworząc nasz nowy brand. Spojrzymy na temat konkurencji, zastanowimy się, czy istnieje w ogóle jeszcze w dzisiejszych czasach coś takiego jak biznes bez konkurencji, a także jak znaleźć elementy, które pozwolą wyróżnić się nam spośród tego wszystkiego, co aktualnie już na rynku funkcjonuje, co się znajduje. Podczas naszej prezentacji przeanalizujemy sobie także pokrótce proces tworzenia unikatowej propozycji sprzedaży marki, a także postaram się Wam przedstawić, w jaki sposób my z naszym brandem podeszliśmy do tego zagadnienia. Wyróżnij się albo zgiń, czyli jedno z najbardziej znanych praw marketingu, które zawsze weryfikuje cykl każdej marki. I przy tym jednocześnie unique selling proposition, czyli unikatowa propozycja sprzedaży, czyli ten element, który może Tobie pomóc wyróżnić się spośród całej konkurencji, a nie zginąć w gąszczu tego, z czym na co dzień się spotykamy. Konkurencja. Czym ona jest? Jest ona na pewno zdecydowanie tym elementem, który motywuje nas do rozwoju, powoduje, że zaczynamy szukać innych rozwiązań, szukać nowych rozwiązań, nasze marki się rozwijają, spełniamy coraz więcej oczekiwań naszych klientów. Ale czy istnieje tak naprawdę dzisiaj jeszcze jakiś biznes, który nie posiada swojej konkurencji? W tym momencie chciałabym Was zaprosić, zaprezentować Wam pewne wideo. We're driven to explore, to connect, to innovate, to muster the courage to take a giant leap forward. The time has come to ask ourselves again, what is the future we want to build? All right, team. Please come front, you're ready? Ready. Capcom, you are a go for launch countdown. Pegasus, this is Capcom. Prepare for launch in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, launch. Być może część z Was zna, być może część z Was kojarzy, natomiast to, co przed chwilą mogliście zobaczyć, jest to Hyperloop. Hyperloop, czyli super szybka kolej próżniowa, produkt, który jest już w fazie testów i prędzej czy później z pewnością pojawi się na rynku. Ale nie nad tym się będziemy zastanawiali, bardziej spójrzmy na tą markę jako na produkt, który jest oferowany. Czy w perspektywie konkurencji unikatowość rozwiązania, które jest tutaj zaprezentowane, powoduje, że marka ta wchodząc na rynek nie spotka się z konkurencją i nie będzie musiała walczyć o atencję i o swojego klienta? Oczywiście, że będzie musiała, ponieważ każdy produkt posiada swoją konkurencję. Jeżeli nie jest to podobne rozwiązanie, które już istnieje na rynku, to z pewnością są jakieś inne rozwiązania, jakieś bardziej tradycyjne elementy, metody, które już zaspokajają w tym momencie potrzeby Twojego klienta, spełniają jego oczekiwania i nawet jeżeli wprowadzasz produkt, który będzie wysoce unikatowy w rozwiązaniu, który proponuje,
to z pewnością i tak przyjdzie ci walczyć z konkurencją mniej lub bardziej definiowalną. Natomiast wideo, które przed chwilą zobaczyliście, Hyperloop tak naprawdę sam już wam pokazał, z jaką konkurencją on będzie się musiał zmierzyć. Będzie się musiał zmierzyć z wszystkimi istniejącymi już formami transportu i z środkami transportu, do którego klient jest już przyzwyczajony, z których korzysta i z których z pewnością w dużej mierze jest zadowolony. Bardzo często myśląc nad naszym brandem, myśląc nad nowym produktem, który chcemy wprowadzić, wpadamy w pewną pułapkę stwierdzeń, że konkurencja jest już tak duża w branży, w której istniejemy, że szanse na odróżnienie są już zdecydowanie małe, nikłe, że nie można wprowadzić nic nowego, nic unikatowego, nic, co spowoduje, że nasz brand wyróżni się na polu tego wszystkiego, co już aktualnie istnieje. Zatem w jaki sposób podejść do tematu, aby spróbować się wyróżnić z całego tego otoczenia, w którym funkcjonujemy. I tutaj z pewnością z pomocą i z rozwiązaniem, z którego my też skorzystaliśmy, przychodzi element, o którym wielu z nas wie, ale bardzo często zapominamy o jego wykonaniu w momencie, gdy myślimy o naszej marce, a mianowicie jest to Unique Selling Proposition, czyli unikatowa propozycja sprzedaży. Jest to idea budowania twojej przewagi konkurencyjnej, to unikalne wartości i cechy, które chciałbyś przedstawić w swojej komunikacji marketingowej, które mają wyróżnić twoją markę, a także ukazać przewagę na tle konkurencji w tej samej dziedzinie biznesowej. Są to pojedyncze elementy, z którymi klient powinien móc i chcieć kojarzyć twój brand oraz twoją markę. To jest filozofia, którą chciałbyś stworzyć i z którą chciałbyś być kojarzony. I w końcu jest to też baza, podstawa i punkt wyjściowy do stworzenia odpowiedniej strategii tożsamości twojej marki, a także wybrania tych narzędzi, które uznasz później za najlepsze w perspektywie planowania całej promocji, wszystkich działań marketingowych. Jeżeli nie wykonasz dobrze tej pierwszej pracy, która polega na zdefiniowaniu twoich unikatowych elementów propozycji sprzedaży, to narzędzia, z których zdecydujesz się skorzystać, swoją poprawność będą weryfikowały niepotrzebnie na żywym organizmie, a możesz tak naprawdę zrobić to krok wcześniej, definiując te wartości, które dla ciebie są najważniejsze. Jaką unikatową propozycję sprzedaży postanowiły wybrać, na jakiej skoncentrować się marki, które wszyscy tak naprawdę znamy z naszego otoczenia? Zalando, sklep, który oferuje odzież sprzedawaną przez internet. Sklep, który stanął, jak wiele innych podobnych, oferujących tą samą usługę, ten sam produkt, z problemem polegającym na tym, jak klient, który nie może przymierzyć swojego produktu, ma zdecydować się na jego zakup. Zalando w bardzo prosty i fajny sposób rozwiązało ten problem klientów, oferując im możliwość bezpłatnego transportu, możliwość przymierzenia tego, co zakupili, a także jeżeli klient nie będzie zadowolony bądź rozmiar okaże się niewłaściwy, bez problemu może dokonać zwrotu, może odzyskać swoje środki i nie musi się obawiać, że będzie przechodził przez zmudny i bardzo trudny proces realizacji tego tematu. eobuwie.pl, podobny case, podobna branża, podobny problem, ale oni podeszli do tematu całkowicie inaczej. Uznali, że stworzą miejsca stacjonarne, program eSizeMe, w którym klienci mogą zeskanować swoją stopę, zeskanować rozmiar swojej stopy, wprowadzić te dane do aplikacji
I to jest ostatni moment, w którym obawiają się i zastanawiają się nad wyborem poprawnego rozmiaru swojego obuwia. Korzystając z produktów, które oferuje sklep, w tym momencie klient koncentruje się już tylko i wyłącznie na produkcie, który go interesuje, na butach, na marce, na kolorze, na formie, która spełnia jego oczekiwania i nie musi zastanawiać się, czy wybór, którego dokonał pod kątem rozmiaru, jest tym, który został wyborem, który został podjęty poprawnie. Za to już ten element realizuje marka Starbucks. Kolejny brand, który za swój korowy element założył, podkreślił element, że chciałby, aby jego klienci, osoby, które przychodzą do kawiarni, czuły się tutaj dobrze, czuły się zaopiekowane przez markę, czuły się w pewien sposób spersonalizowane. I oczywiście case, który wszyscy bardzo dobrze znamy, czyli podpisywanie kubków imieniem odbiorcy, bardzo mocno przypadło w gust klientów Starbucksa i było tym elementem, który niewątpliwie powodował, iż ludzie chcieli wracać do tego miejsca, bo czuli się w nim bardzo dobrze. I są to drobne elementy, na których marki skoncentrowały swoją promocję, wyróżniły, podkreśliły to jako swój wyróżnik, swój element, co spowodowało, że pomimo tego, iż oferują tą samą usługę, którą wiele innych konkurencyjnych firm na rynku, wywołali oni swoją unikatowość i element, który w oczach klienta powodował, iż ich produkt wyróżniał się czymś, ich usługa wyróżniała się czymś więcej niż to wszystko, co oferuje konkurencja. Ale jak zatem podejść do tematu, aby zdefiniować swoją unikatową propozycję sprzedaży? Możemy to zrobić tak naprawdę w trzech dość prostych i intuicyjnych krokach. W pierwszej kolejności bardzo dokładnie przeanalizuj swoją konkurencję. Zdefiniuj ją, sformułuj jej mocne strony, wyróżniki, jakimi elementami najczęściej komunikuje się z konsumentem, na czym stawia swoje wartości, a także określ te obszary, w których konkurencja, twoja konkurencja się nie realizuje i jakich elementów nie stawia za swoje, jako swoje ich korowych zasad. Z drugiej strony wypisz cechy oraz korzyści twojej marki. Zdefiniuj to, czym w twojej ocenie, w twojej opinii chciałbyś się wyróżnić względem konkurencji. Zdefiniuj elementy, które wydaje ci się, iż konkurencja nie jest w stanie łatwo powielić ani skopiować, oraz wypisz te wszystkie aspekty swojego produktu lub usługi, których konkurenci nie są w stanie naśladować, ponieważ jesteś unikatowy w perspektywie ich posiadania. Z drugiej strony bardzo dokładnie zdefiniuj persony twojej marki. Persony, czyli idealnych odbiorców, do których chciałbyś trafić ze swoim produktem. Pamiętaj, aby unikać pewnych pułapek, w które czasem popadamy, a mianowicie założeń, że nasz produkt i nasza oferta powinna być skierowana do każdego. Jeżeli chcesz trafić ze swoim produktem do każdego, to najzwyczajniej w świecie się to tobie nie uda, ponieważ nie będziesz w stanie zdefiniować unikatowych cech, unikatowych elementów, które są w stanie spełnić oczekiwania każdej osoby, do której chciałbyś skierować komunikat. Dlatego bardzo dobrze określ swoich potencjalnych odbiorców w perspektywie elementów demograficznych, tego, czym oni się zajmują, jakie zajmują stanowiska, czy zarobki mają istotny wpływ na ich sposób podejmowania decyzji, czy są jakieś zwyczaje, w których funkcjonują, elementy, które szczególnie ich interesują,
jak wygląda ich sposób spędzania czasu wolnego, być może posiadają jakieś preferencje zakupowe, ale także nie zapomnij o tym, aby zdefiniować i zastanowić się, jakie problemy i potrzeby może posiadać Twój potencjalny klient, czego może się obawiać, jakich rozwiązań poszukiwać, ponieważ to dla Ciebie będą przede wszystkim sygnały, co powinna zaproponować Twoja marka, aby te problemy i te potrzeby móc zrealizować i zapewnić. Jeżeli zdefiniujesz, wypiszesz sobie wszystkie elementy definiujące Twoją konkurencję, elementy, które chciałbyś, aby definiowały Ciebie oraz te wartości, którymi przede wszystkim odzwierciedla się Twój klient, zestaw je ze sobą. Zestaw je ze sobą i dokonaj porównania, w których elementach, czyli nasze różowe pole, w których elementach wartości Twojej marki nakładają się zero-jedynkowo z tymi ideologiami, którymi Ty byś chciał kierować, ukierunkować swoją markę w perspektywie oczekiwań klientów. Z drugiej strony zdefiniuj swoją własną unikatową propozycję sprzedaży, czyli te wartości, które Ty zdefiniowałeś i Ty zakładasz jako istotne dla swojego biznesu, a są one jednocześnie istotne dla Twojego klienta, czyli ten żółty obszar naszego wykresu. Oczywiście elementy, które są wspólne i dla nas, i dla konkurencji, nie oznaczają, że są to elementy i wartości, z których powinniśmy zrezygnować, wycofać się, ponieważ ktoś już o nich mówi, ponieważ ktoś już je posiada i na ich wartości się pozycjonuje. Natomiast już w tym momencie jest to dla Ciebie sygnał, że jeżeli uznasz, iż są to wartości dla Ciebie istotne i chcesz na nich się opierać, to Twój nakład marketingowy pod względem ilości sił, ale też bardzo często budżetu, musi być już z góry zdecydowanie wyżej założony niż te wartości, które są unikatowe dla Ciebie, a których poszukuje klient, ponieważ możliwości dotarcia do klienta w tym momencie będziesz miał zdecydowanie łatwiejsze. Jakie zatem korzyści wynikają ze zdefiniowania unikatowej propozycji sprzedaży? Zdecydowanie zdefiniujesz kierunek rozwoju swojej marki, a także swojego produktu. Nadasz ton komunikacji, który będzie w stanie wyróżnić Ciebie spośród konkurencji, spośród innych firm, które na rynku mówią o tym samym produkcie, o tych samych wartościach. Ale także pomoże to Tobie utrzymać klientów i pozyskać nowych. Utrzymać klientów, ponieważ będziesz miał bardzo dobrze zdefiniowane i zdefiniowane i wymienione potrzeby Twojego klienta i będziesz wiedział, jak Twój produkt może jeszcze bardziej je zaspokajać, na którym polu je zaspokaja, a żeby pozyskać nowych, jeżeli znasz powód, potrzebę, problem swojego klienta i jesteś w stanie go rozwiązać, to zdecydowanie ułatwi to Twoje dotarcie z Twoim komunikatem, z Twoim produktem do Twojego potencjalnego klienta. Ale przejdźmy do tego, w jaki sposób my, tworząc nowy brand, postanowiliśmy zdefiniować kilka naszych unikatowych propozycji sprzedaży w perspektywie branży, która jest dzisiaj bardzo mocno rozwinięta. Rynek jest bardzo mocno zintensyfikowany, jeżeli chodzi o konkurencję, ponieważ mówimy tutaj o branży cateringu dietetycznego. Branży, która od kilku lat przeżywa bardzo dynamiczny, bardzo mocny rozwój. Patrząc na otoczenie rynkowe w perspektywie skali kraju, jest to już ponad 500 brandów, które funkcjonuje z tym właśnie założeniem, a na rynku lokalnym nasza konkurencja to jest ponad 770 marek. Czy zatem w tak szerokim otoczeniu konkurencyjnym, w tak dużej ilości brandów, które już funkcjonują na rynku, można znaleźć jeszcze coś, czym jesteśmy w stanie się wyróżnić, czy marka da radę się wyróżnić?
Oczywiście przeprowadziliśmy bardzo, bardzo dokładną, unikatową propozycję sprzedaży dla naszego brandu i tak jak wykres z lewej strony pokazujący trochę tą idealną analizę, gdzie posiadamy, marka posiada więcej swoich własnych unikatowych elementów niż tych, które są wspólne, jest czymś, co marka chciałaby osiągnąć, tak? Nasza analiza zaprezentowała się bardziej jak wykres z prawej strony. Szerokość i bardzo rozwinięta konkurencja, wartości, którymi oni się kierują, elementy, cech, na które my chcielibyśmy się ukierunkować, powodują, że znalezienie unikatowości było zdecydowanie trudniejsze. Więc z góry już wiemy, zakładamy, że konkurencja, z którą przychodzi nam się mierzyć, jest zdecydowanie większa, jest więcej firm, brandów, których założenia w pewien sposób pokrywają się z tym, na czym my byśmy chcieli oprzeć core naszego biznesu. Natomiast nie zmienia to faktu, że są elementy, które udało nam się znaleźć jako te, które będą nas bardziej wyróżniały, inaczej wyróżniały, pozwolą nam pokazać swoją unikatowość w perspektywie dotarcia do klienta. Jednym z elementów, na którym od początku bardzo mocno chcieliśmy oprzeć cały nasz brand i nurt, którym chcieliśmy się kierować, to jest ekoodpowiedzialność. Ekologia, element w świadomości klientów, który coraz bardziej funkcjonuje i produkt, przy którym posiłki dostarczane do klienta pakowane są w opakowania. Przez bardzo długi okres czasu pakowane w opakowania plastikowe, które, no jak bardzo dobrze wiemy, z ekologią niewiele mają wspólnego. Jednym z założeń, które my przyjęliśmy na samym starcie, jest to, że chcemy być ekoodpowiedzialni i chcemy tą ekoodpowiedzialność też zaproponować naszym odbiorcom. W jaki sposób to zrobiliśmy? Oczywiście oprócz informacji, które pojawiają się w materiałach promocyjnych, czyli to samo, co niejedna z marek oferuje i proponuje, my mówimy naszym klientom, że jeżeli mamy podejście ekologiczne, to nie zaserwujemy ci jedzenia w plastikowym opakowaniu, ale też nie każemy ci za to opakowanie płacić. Jeżeli naszym założeniem i naszą wartością jest ekologia, a klient tego elementu też poszukuje, to absolutnie nie każemy mu za to dodatkowo dopłacać i dokonywać dodatkowych wyborów. Precyzja, dokładność, uczciwość to jest kolejny element, na którym zdecydowaliśmy się oprzeć nasz brand. Catering dietetyczny, dieta pudełkowa, czyli klient zamawia odpowiednią dietę, decyduje, czy chce, żeby były to posiłki wegetariańskie z rybą, być może w pełni wegańskie, być może dieta standardowa z daniami mięsnymi, 5, 4, 3 posiłki, wybiera odpowiednią kaloryczność. I jeżeli klient mówi, że jego założeniem i jego potrzebą jest otrzymanie diety i produktów, które faktycznie mają 1500 kalorii, to naszym obowiązkiem, naszym podstawowym obowiązkiem i założeniem jest to, żeby te oczekiwania spełnić i żeby klient faktycznie otrzymał produkt, który chce, który został przygotowany w perspektywie jego potrzeb i jego oczekiwań, a nie funkcjonowanie na zasadzie przekażemy produkt, który spełnia część wymogów, a nie spełnia tych najważniejszych, jaką jest kaloryczność i odpowiednie zastosowanie produktów. Kolejnym elementem, na którym chcieliśmy się skupić i postanowiliśmy się skupić, jest deser, który ma stanowić nagrodę, na którą klient czeka cały dzień. W momencie, gdy
definiowaliśmy nasze persony, rozmawialiśmy z osobami, które już korzystają z cateringu dietetycznych, które chciałyby skorzystać, bądź takimi, które nie korzystają i mają ku temu konkretne powody. Bardzo często spotykaliśmy się ze stwierdzeniami i informacjami, że catering dietetyczny, to jest dieta, to są ograniczenia, to jest brak smaku, to jest brak elementu sugerującego pewną słodkość, czegoś, co bardzo często nasi rozmówcy definiowali jako element, który jest must be w ciągu ich dnia. Jeżeli zjedzą obiad, nie zjedzą później deseru, to czują się niespełnieni i uważają, że ich dzień nie jest tak fajny, tak miły, tak dobry, jakim byłby, kiedy zjedliby kawałek ciasta. I na ten element my postanowiliśmy wyjść bardzo naprzeciw w ten sposób, że zmodyfikowaliśmy naszą dietę tak, aby opierała się ona w pełni na 5 posiłkach, czyli śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolacja i zamieniliśmy podwieczorek na deser, czyli ten element, który jest w pełni zdrowy, jest wpisany w kaloryczność tego, czego oczekuje klient, ale ma być tą taką wisienką na torcie i nagrodą dla klienta, jeżeli przyjmuje on założenie, że chce trzymać się pewnych rys i założeń kalorycznych, to żeby miał też jakąś korzyść dla siebie, i czuł satysfakcję z tego, że pomimo iż korzysta z rozwiązań dietetycznych, to ten smak, ten deser, ta słodycz, zdrowa słodycz, także się tutaj pojawia. Kolejnym elementem, który chcieliśmy, aby stanowił wyróżnik naszej marki, było podejście w kontekście restauracja ukazana w pudełku. Zaprosiliśmy do współpracy świetnych kucharzy, świetnych cukierników i wraz z nimi usiedliśmy i zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób możemy przełożyć danie z talerza do pudełka, tak aby nie tylko smak zachwycił klienta, ale także to, co widzi. Oczy, wzrok, kwestia wizualna jest tym pierwszym elementem, który wpływa na to, czy klient podejmuje decyzję, że to, co widzi, może mu zasmakować, czy raczej nie wzbudza jego entuzjazmu. I tak jak sam fakt, sama forma przełożenia dania z talerza do pudełka nie była czymś ekstremalnie niewykonalnym, tak w momencie, gdy umieściliśmy wszystkie nasze produkty w pudełkach, zaczęliśmy się zastanawiać, jak inne elementy, które są czynnikiem nieodłącznym cateringu dietetycznego, a mianowicie transport, wpłyną na to, że to, co my ułożyliśmy w pudełku, to, co my chcieliśmy pokazać klientowi, faktycznie będzie tym, co do klienta dojedzie. Jak my podeszliśmy do tego tematu? Wzięliśmy pudełka, wzięliśmy nasze zapakowane pudełka, ofoliowaliśmy je, powkładaliśmy do samochodów na tylne siedzenia, jeździliśmy z nimi przez kilka godzin po mieście, po czym je powyciągaliśmy, otworzyliśmy i weryfikowaliśmy, czy to, co my założyliśmy jako element, który chcemy, aby był utrzymany, faktycznie ma prawo i możliwość zaistnienia w momencie, gdy nasze dania dojadą do klientów. W ten sposób udało nam się zdefiniować formy, w jakich dania możemy prezentować, jak możemy wszystko układać, tak aby klient faktycznie widział to, co my chcieliśmy mu pokazać i faktycznie miał ten element restauracji w swoim pudełku. Kolejny element, kwestia transportu i dostaw. Większość firm charakteryzuje się tym, iż oferuje klientom dostawy poranne. Jest to coś naturalnego, standardowego, klient rano wstaje, otwiera drzwi i na wycieraczce najczęściej widzi swoje zamówienie.
My postanowiliśmy się trochę wyróżnić w tym temacie. Zaproponowaliśmy naszym klientom dostawy wieczorne, a także możliwość odbioru osobistego. Znajdujemy się w centrum miasta, nasza siedziba jest w samym sercu Poznania. Wiele osób mija nas jadąc do pracy, wracając z pracy. Dlaczego więc nie mielibyśmy zaproponować im możliwości osobistego odbioru swojego zamówienia? Nie wiedzieliśmy, czy to się spotka z zainteresowaniem. Było to w pełni testowanie propozycji i możliwości. Natomiast zarówno dostawy wieczorne, jak i odbiory osobiste było czymś, co w pełni spełniło oczekiwania części naszych klientów, ponieważ nigdy wcześniej taka możliwość nie została im dana. W momencie, gdy już klient decyduje się skorzystać z naszych usług, skorzystać tak naprawdę naszych smaków, stawiamy na to i chcemy, aby poczuł się on maksymalnie zadbany, maksymalnie spersonalizowany i aby to zamówienie, które do niego dojeżdża, aby miał poczucie, iż zostało przygotowane specjalnie dla niego, a nie jest jednym z wielu, które w danym dniu zostało dostarczone. Dlatego też postanowiliśmy i przygotowaliśmy element, który my nazywamy wewnętrznie tak zwaną wrzutką dla klienta, czyli takie krótkie słowo powitalne, które zawsze indywidualnie i odręcznie wypisujemy, podpisujemy i chcemy pokazać tym naszym klientom, że każdy z nich jest dla nas tak samo ważny i tak samo istotny i tak samo bardzo cieszymy się z tego, że postanowił skorzystać z naszych produktów. To, co staramy się też cały czas robić, to słuchać klienta tak, aby móc wyłapać elementy, które pozwolą mu poczuć swoją wyjątkowość i oryginalność. To, co możecie teraz zobaczyć, to jest jeden z elementów, który udało nam się wykorzystać. Był to deser w pełni spersonalizowany dla pani Sylwii. Jeżeli pani Sylwia nas w tym momencie słucha, to oczywiście jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia, ponieważ pani Sylwia nie wiedziała, że został przygotowany dla niej prezent. Rodzina postanowiła kupić jej na urodziny catering dietetyczny i o tym, że jest to prezent, dowiedzieliśmy się całkowicie przez przypadek z krótkiej informacji, że jeden numer telefonu jest numerem odbiorcy, drugi jest numerem osoby kupującej i jeżeli będą jakieś problemy, to prośba o kontakt pod tym drugim numerem, ponieważ będzie to prezent i osoba obdarowująca nie chciała, aby ta niespodzianka była prędzej zdradzona. I to był element, który spowodował, że skontaktowaliśmy się z osobą, która dokonała tego zamówienia, podpytaliśmy, o jaką okazję chodzi i tak naprawdę w bardzo prosty sposób spersonalizowaliśmy deser pani Sylwii, który jeszcze bardziej pozwolił sprawić jej przyjemność z racji tego, co od nas otrzymała, a także co otrzymała osoby, która postanowiła jej ten catering zakupić. Dlatego zawsze słuchaj, pytaj, analizuj, wyciągaj wnioski, bo to, co mówi tobie twój klient, to czego oczekuje od ciebie twój klient, czego oczekuje od rozwiązań, które są proponowane, są tym elementem, które pozwalają tworzyć twoją unikatową propozycję sprzedaży i pozwalają się tobie wybić na rynku z konkurencji, która już istnieje. Jeżeli myślisz i uważasz, że unikatową propozycję sprzedaży przygotowuje się tylko przed wystartowaniem brandu, a nie w momencie, gdy już on funkcjonuje, to nie jest to dobre podejście. Takie elementy możesz zdefiniować w każdym momencie życia twojego produktu. Zawsze możesz się zastanowić, czym jeszcze jesteś w stanie spełnić dodatkowe oczekiwania swojego klienta. I to jest ten element, do którego ja was bardzo mocno zachęcam, ponieważ spełnianie oczekiwań klientów, dostosowywanie swojego produktu do tego, co wpadnie w ich gust, jest tym,
co pozwoli się Tobie wyróżnić, a takie opinie są tym uwieńczeniem całej Twojej pracy, którą wkładasz w swój brand i pokazują, że faktycznie to, co robisz, jest, spotyka się z zadowoleniem Twojego klienta. Dlatego serdecznie zachęcam Cię do tego, abyś usiadł dzisiaj, jutro, pojutrze, wziął kartkę i zastanowił się, jaka jest unikatowa propozycja sprzedaży Twojego brandu, czy faktycznie dobrze ją przetestowałeś, czy są jeszcze jakieś wartości, które dodatkowo możesz zaproponować swojemu klientowi, bo to w szczególności pomoże Tobie, pomoże Twojej marce wybić się z konkurencji, która aktualnie teraz jest i która Ciebie w tym momencie otacza. I tym bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że poświęcicie chwilę czasu nad zastanowieniem się nad tym, co Wasza marka proponuje i być może odkryjecie jakieś nowe elementy, nowe wartości i założenia, z którymi wyjdziecie jeszcze do klienta. Dziękuję i życzę owocnych analiz.